Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Marta Wrzosek. Jestem mykologiem z Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuję na Wydziale Biologii w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, a oprócz tego reprezentuję jeszcze Polskie Towarzystwo Mykologiczne, które stworzyliśmy w 2011 roku. No i też zapraszamy wszystkich chętnych Państwa, zapraszamy do prac w ramach towarzystwa, bo nie jest to takie czysto naukowe towarzystwo, ale też łączące amatorów grzybów, ludzi zainteresowanych badaniami, jak również naukowców. Ja nie do końca wiedziałam, kto będzie słuchał mnie dzisiaj. Wobec tego przygotowałam zasadniczo przede wszystkim kilka slajdów, które są jakąś moją odpowiedzią na to pytanie, które się pojawiło w filmie. Czy grzyby mogą zbawić świat. Film mi się dosyć podobał, ale nie wszystko mi się podobało, ponieważ rzeczywiście było tam sporo takich uproszczeń, które zresztą słyszałam tutaj, że Państwo wyłapali, że na przykład w pewnym momencie pojawiły się śluzowce, kiedy właśnie nie było powiedziane, że śluzowce nie są grzybami. Na początku też były jakieś przekłamania, nawet dwa typy mikoryzy zupełnie zostały pomylone. I o tym też chętnie chciałabym Państwu powiedzieć, ale najpierw może zacznijmy od, bo poproszę o slajd, czy grzyby właśnie mogą zbawić świat. No i najpierw oczywiście pojawia się pytanie, czy na pewno świat potrzebuje zbawienia, w szczególności zbawienia przez grzyby. Bo ja szczerze mówiąc nie mam wcale tej pewności. Bo owszem, są pewne fragmenty świata, który został przez człowieka tak zniszczony, że może potrzebuje zbawienia. Ale znowu, na pewno grzyby są tymi organizmami, od których mamy oczekiwać tak wielkich rzeczy, jak zbawienia. Mogę prosić o slajd? To, co możemy na pewno powiedzieć, prawda? Nikt z nas nie ma wątpliwości, że przede wszystkim to że świat został potwornie zanieczyszczony przez ludzi, to nie ma innego gatunku, prawda, który by świat zanieczyszczał. Zanieczyszczenia tworzone przez organizmy są przez inne organizmy degradowane w sposób zupełnie naturalny i to wszystko się dynamicznie dzieje. Jedynie człowiek jest gatunkiem, który stworzył takie śmieci, których rzeczywiście na razie mikroorganizmy nie potrafią efektywnie rozkładać. No i teraz pytanie, czy no właśnie, czy grzyby to będą potrafiły? Mogę poprosić o następny? Według mnie to co jest powiedzmy bardziej potrzebne niż właśnie to zbawienie świata przez grzyby, to jest zmiana myślenia ludzi, w szczególności zmiana myślenia o środowisku. Zresztą ja wiem, że Państwo wszyscy jesteście właśnie tym bardzo zainteresowani i sami tak działacie, żeby minimalizować produkcję śmieci. Ale ja myślę, że to tak naprawdę, jeżeli chcemy świat uratować, to nie grzyby, tylko my możemy uratować, bo myśmy zepsuli. I pierwszy etap to jest po prostu przestać produkować to, co jest trudno rozkładalne. Bo mikroorganizmy nam pomogą, ale one nie działają tak szybko, jakbyśmy chcieli. My działamy dużo szybciej niż mikroorganizmy i nawet jeżeli one nam pomogą rozkładać z czasem to, co myśmy naprodukowali, to jeżeli my nie zmienimy myślenia i dalej w tym tempie będziemy produkować trudno rozkładalne śmieci, to grzyby nam nic nie pomogą. Po prostu. Mamy zupełnie inny, w innym czasie działamy. W innym czasie działają grzyby, w innym czasie działają ludzie. I to zresztą było świetnie na tym filmie widoczne, prawda? Jak była mówiona o oczyszczeniu, o tworzeniu enzymów nowych, prawda? Bardziej skutecznych enzymów do prania. To co widzieliśmy? Widzieliśmy, że są pewne enzymy izolowane. Następnie są jeszcze modyfikowane, aby zapewnić jak najlepszą skuteczność, żeby działały jak najszybciej. No same grzyby tak nie działają. Tutaj człowiek przyspiesza procesy biologiczne, żeby produkować więcej śmieci, więcej prać, prawda? I żeby nakręcać te wszystkie działania. Jeżeli my chcemy, mogę prosić następny slajd, jeżeli chcemy zmieniać, no to jest tak, że naprawdę zmieniajmy siebie samych. I teraz przejdźmy do tego rzeczywiście, w czym grzyby
mogą nam pomóc. Wyobraźmy sobie, że to jest taki schemat sukcesji, co się dzieje w środowisku. Zaczynamy od takiego bardzo, powiedzmy, no właśnie, w dużej mierze mineralnego, albo niech będzie to zanieczyszczone środowisko, i potem pojawiają się kolejne gatunki. Tak jak tutaj też była mowa na filmie, przy tej mikroremediacji, prawda? Szczególnie to był ten fragment, kiedy już wychodzimy na pole i Pan nam mówi, w przyszłym roku tu będzie zielono, prawda? Do tej pory nie było zielono, w przyszłym roku będzie. Ja myślę, że on nie ma do końca racji, że w przyszłym roku będzie zielono. W przyszłym roku już tam coś się zacznie pojawiać, ale zielono to będzie za kilka lat, bo to wszystko naprawdę trwa. Ale teraz tak, to jest naturalna sukcesja, która się zaczyna od porostów. To są te pierwsze organizmy. Mówimy, że one są w stanie pojawić się na takiej bardzo ubogiej glebie, dlatego że funkcjonują jako para organizmów połączonych razem. Prawda? Porost to jest symbioza. Do tej pory mówiło się, że porosty to jest grzyb i glon. Prawda? Czyli najczęściej zielenica plus workowiec, grzyb workowiec. Natomiast teraz ostatnio okazało się, w zeszłym roku chyba, że jest jeszcze podstawczak w tym wszystkim. I to jest w ogóle całkiem nowa rzecz, ponieważ jak kroimy porosty i oglądamy, jak wyglądają wewnątrz, to widzimy, że jest taka warstwa kory zewnętrznej, potem jest warstwa glonów, potem jest warstwa taka bardzo luźna grzyba, potem mamy korę zewnętrzną. No i widzimy jednego grzyba i najczęściej jednego glona. A tu nagle robimy badania genetyczne i okazuje się, kurczę, jest tutaj jeszcze jakiś podstawczak w tym wszystkim. I to nie w jednym miejscu, tylko wszędzie na świecie, gdzie badamy porosty, jest jeszcze trzeci element. Wydaje się, że jest to grzyb podstawkowy, który ma budowę drożdżoidalną i on wchodzi w warstwy korowe. My tego nie widzimy tak naprawdę, bo to stanowi taką bardzo, bardzo płaską warstwę zewnętrzną. Rzeczywiście to, co mnie zawsze zadziwiało, że strzępki mogą tworzyć takie małe komóreczki na powierzchni, a to prawdopodobnie właśnie to jest to miejsce, gdzie mamy podstawczaki. Ale to też jeszcze nie jest koniec. Ponieważ bardzo często, jeżeli mamy porosty, to wchodzi tam jeszcze jeden, przynajmniej jeszcze jeden element, to są sinice. Czyli bardzo często porost to jest podstawczak, workowiec, sinica i zielenica. I to jest perfekcyjny porost. Były robione badania już dosyć dawno temu, które porównywały skuteczność właśnie porostów, które są zbudowane tylko z grzyba i z sinicy, grzyba i zielenicy, i grzyba, sinicy i zielenicy. I co się okazuje, po prostu rzeczywiście najbardziej efektywne formy to są formy wieloorganizmalne. Jeżeli mamy te przynajmniej cztery, bo czasami jeszcze jakieś nicienie wchodzą, bakterie wchodzą do środka, ale im więcej elementów buduje nam taki porost, tym jest lepiej i tym jakby skuteczność takiego porostu jest większa. Dobrze, dlaczego porosty zaczynają nam tworzyć glebę? Między innymi dlatego, że wytwarzają kwasy porostowe. Kwasy porostowe to są takie substancje, które nie są w stanie powstać wyłącznie w oparciu o metabolizm jednego elementu. Dopiero jeżeli mamy różne fizjologie połączone ze sobą, to powstają kwasy porostowe. Kwasy porostowe mają charakter związków albo atrakcyjnych dla owadów, albo wręcz odwrotnie, prawda? Takich związków, które zniechęcają owady do zjedzenia porostów. Ponieważ na takiej oczywiście nagiej glebie, jeżeli pojawiają się porosty, a wędrują tutaj jakieś owady, no to porost jest wartościowym źródłem pokarmu. Wobec tego porost bardzo często broni się przed zjedzeniem właśnie poprzez produkcję kwasów porostowych. Czasami, jak powiedziałam, kwasy mogą stanowić atraktanty dla owadów. Tu może nas to trochę dziwić, prawda? Że porost chce być zjedzony. No tak, ale czasami poprzez zjedzenie taki porost rozsiewa się, prawda? Bo jest przenoszony przez owady. Tu mamy różne strategie. Ale to właśnie kwasy porostowe są substancjami, które ostatecznie tą skałę zaczynają rozpuszczać i powodują pojawienie się pierwszej warstwy gleby. A tutaj specjalnie chciałam Państwu jakby zwrócić uwagę na to, że to nie jest sam grzyb.
I po prostu nie udawajmy, że grzyb z takiej właśnie nagiej albo bardzo zanieczyszczonej gleby po prostu nagle jego działalność zaowocuje się zielonym środowiskiem klimaksowym. To jest po prostu nieprawda. Jest mnóstwo procesów, które się składają na to, że takie środowisko się przekształca. Dlaczego grzyb sam nie może? No bo grzyb jest heterotrofem. Grzyb potrzebuje związków organicznych. Na mineralnej skale nie ma związków. Mówiono o węglowodorach. On węglowodorów nie może rozkładać. W tym momencie, bo tam chyba mówiono dokładnie o ropie naftowej, węglowodorach, tak, które tam owszem, rozkładane przez podstawczaki. To jest niemożliwe w tym wypadku? To jest możliwe. Tylko, że znowu, ja myślę, że sam węglowodór jako źródło, pewnie znajdą się grzyby, które są w stanie korzystać z węglowodoru jako źródła węgla. Natomiast znacznie częściej, to ja zaraz będę chyba miała to na następnym slajdzie. Możemy zresztą, poproszę o następny slajd, bo zaraz to gdzieś, no właśnie, jeszcze, to ja do tego dojdę, dobrze? Zaraz. Mamy tutaj bardzo ładną tablicę porostów, ale to jest tak zwana skala porostowa. Proszę zobaczyć, tu jest taka skala, która nam na samym dole, która nam wykazuje zanieczyszczenie powietrza dwutlenkiem siarki. I widzimy, że w sytuacji, kiedy mamy wysokie zanieczyszczenie dwutlenkiem siarki, te formy porostów są bardzo proste. Nawet czasami w ogóle nie mamy już porostów, tylko pojedyncze komórki glonów. Albo takie płaskie, mało zróżnicowane porosty. Także jeżeli mamy sytuację takiego bardzo poważnego zanieczyszczenia, to porosty po prostu nie wystąpią tam. One są po prostu bardzo wrażliwe. Wobec tego, czego możemy oczekiwać w środowiskach bardzo zanieczyszczonych? No albo takich właśnie specjalistów grzybowych, którzy są w stanie rozkładać powiedzmy węglowodory aromatyczne, no albo konsorcjów bakteryjno-grzybowych. My robimy takie badania na glebach zarówno zanieczyszczonych, jak i glebach mineralnych, takich czysto mineralnych z alpejskich, znaczy z piętra alpejskiego i subalpejskiego gór. I co się okazuje? Im wyżej, prawda, badamy grzyby, tych grzybów jest mniej. W końcu znajdujemy naprawdę pojedyncze, maciupeńkie mikrogrzyby. To jest tak, że wysiewamy glebę na przykład z gór skalistych, z jakiegoś szczytu, spod lodowca i patrzymy. Mamy prawie, że pustą szalkę, tylko z tymi pojedynczymi mineralnymi fragmentami skał i nagle jakieś takie maciupeńkie, pojedyncze strzępki. No to my to szybko przeszczepiamy. W końcu udaje nam się tego grzyba nieco rozmnożyć i sprawdzamy, czy nie zawiera bakterii. Zawiera. Właściwie zawsze. Jeżeli sprawdzamy grzyby z tych wysokich stref alpejskich albo z zanieczyszczonych gleb, naprawdę, proszę mi wierzyć, prawie zawsze mamy konsorcja bakteryjno-grzybowe. I to jest tak, że albo bakterie siedzą nam na wierzchu, na strzępkach, stanowiąc taką powłoczkę, albo są po prostu wewnątrz strzępek. Ostatnio sprawdziliśmy próbki po prostu z naszej świnicy i znaleźliśmy jednego grzyba z rodzaju Mortierella, a w środku dwie nowe linie genetyczne bakterii. Kurczę, zupełnie nieznane. Także widać, że to jest coś, co jest interesujące i to jest tak naprawdę to, co według mnie bardzo warto badać, to w jaki sposób bakterie z grzybami funkcjonują razem. Czy mogę prosić następny slajd? No właśnie, czy grzyby uratują nas przed zanieczyszczeniami? Tu znalazłam taki jeden artykuł, może nie najświeższy, bo to jest 2012 roku, ale on właśnie bardzo dobrze pokazuje to, o czym tutaj chcę powiedzieć. Mamy piren. To jest taki związek z czterema połączonymi, cztery połączone pierścienie aromatyczne. I to jest substancja właśnie krystaliczna, bezbarwna. No, możemy ją sadzą otrzymywać. Natomiast piren jest po prostu bardzo mocno rakotwórczy. I wiadomo, że musimy się go pozbywać w środowisku.
głównie tutaj jest, może powodować nowotwory narządów miąższowych, nerek i wątroby. No i oczywiście my piren też wykorzystujemy wielokrotnie w produkcji na przykład właśnie pigmentów, pestycydów, nawozów sztucznych i tak dalej. To właśnie w ogóle do tworzyw sztucznych, to jest tak zwany element czy środek plastyfikujący. No więc teraz to jest ten piren, który jest dla nas problemem, musimy go rozłożyć. I tutaj Wang i jego współpracownicy porównywali szybkość usuwania pirenu i sprawdzali albo konsorcja składające się z samych grzybów, albo samych bakterii, albo połączone grzybowo-bakteryjne. I co się okazało? No ewidentnie skuteczność jest najlepsza, jeżeli zrobimy mieszankę bardzo różnych organizmów. Czyli tutaj było 67%, prawda, procent rozkładu w ciągu jednego miesiąca, jeżeli mamy te kultury mieszane grzybowo-bakteryjne, ale proszę spojrzeć, potem rozkład bakteryjny, jeżeli mamy same bakterie, to jest lepszy niż jeżeli mamy konsorcja grzybowe, czyli mieszankę kilku grzybów. Więc już naprawdę twierdzić, że grzyby uratują świat, jest pewną przesadą. Mogę prosić następny? No i teraz, jeżeli chcemy, o właśnie, to jest bardzo, bardzo mój ulubiony slajd. Teresa Pawłowska pracuje od wielu lat w Stanach Zjednoczonych i ona od lat zajmuje się właśnie układami bakterie i grzyby. Między innymi odkryła, no grzyby mają dwie twarze, prawda? To jest taka janusowa twarz grzybów. Z jednej strony dobra twarz, z drugiej strony zła twarz. I ona badała przyczynę zamierania ryżu. Najpierw, zaraz do tego dojdę, bo to jest jeszcze poprzednia praca jej. Dlaczego zamiera ryż, który jest atakowany przez zupełnie niegroźnego grzyba, który się nazywa Rhizopus? No naprawdę, Rhizopus jest wszędzie. To jest rozłożek. Wszyscy znamy rozłożek z naszych domów. Na pomidorach nam rośnie rozłożek, na pozostawionym makaronie nam rośnie. Bardzo pospolity grzyb. No i nagle się okazuje, że tutaj ryż jest atakowany przez rozłożka i obumiera. I okazało się, że, no znowu, okazuje się, że jest bakteria, która się nazywa Burkholderia, w niektórych szczepach tylko Rhizopus. Jeżeli jest Burkholderia, to ryż zaczyna obumierać. No i po tych badaniach nad złą twarzą grzyba, Teresa się zabrała za dobrą twarz grzyba i to, co Państwo tutaj widzą, to jest spora grzyba mikoryzowego, który się nazywa glomus. O glomus słyszeliśmy, prawda? To był ten glomus, który zasiedla siewki głożyny, które są wykorzystywane w Senegalu. No grzyb właśnie wygląda w ten sposób, jego główna forma. I teraz mamy wybarwione na zielono jądra grzybowe, tak? Należące do grzybów, i na czerwono bakterie. Proszę zobaczyć, ile bakterii mamy w tej sporze, prawda? Po prostu tutaj ta spora jest dosyć okrągła, więc ona została zniszczona i cała zawartość spory wyszła. Więc co mamy? Mamy mnóstwo zarodników, nie zarodników, jąder, bo to jest pojedyncza komórka, jąder grzybowych i bardzo dużo komórek bakteryjnych. I wobec tego znowu, co pomaga głożynie? To znowu konsorcjum grzybowo-bakteryjne. Nie sam grzyb. I teraz może spróbuję dowiązać się do tego filmu znowu, co mi się nie podobało właśnie w tym fragmencie dotyczącym Senegalu. Sama idea wyśmienita. Tak? Wiadomo, że są grzyby mikoryzowe i że mikoryza bardzo poprawia wzrost roślin, owocowanie roślin, w ogóle fitness rośliny, jeżeli jest zaszczepiona odpowiednimi grzybami mikoryzowymi. Natomiast po samym filmie pokazującym pracę w Senegalu pojawiła się taka krótka animacja, prawda, która pokazywała te strzępki rosnące między drzewami. I to już jest nieprawda, bo ta animacja dotyczyła grzybów ektomikoryzowych, a nie endomikoryzowych. A mamy dwie, to są kompletnie dwie różne rzeczy, które pojawiły się w ewolucji odrębnie i inaczej wyglądają, inaczej funkcjonują. I tutaj mieliśmy taką mieszankę. Z jednej strony jest mowa o grzybach z glomeromykota, które nie tworzą wcale wielkich sieci. W ogóle nie jesteśmy w stanie niemalże strzępek zobaczyć w glebie glomeromykota.
strzępki są wewnątrz korzenia, a to co wystaje, to na cieniutkich strzępkach wystają takie spory na zewnątrz. A nie ma sieci między drzewem i drzewem. Tak, sieci są, ale w przypadku drzew, które wchodzą w tak zwane ektomikoryz. Więc tutaj było pewne przekłamanie. Dobrze, ale jeżeli chcemy już dokończyć sprawę, w jaki sposób działają mikoryzy. Działają w różny sposób, w zależności od tego, czy jest to ektomikoryza, czy to jest endomikoryza. Ten grzyb jest to grzyb endomikoryzowy, czyli strzępki wnikają bezpośrednio do środka komórek korzenia i tam działają. I otóż okazuje się, że obecność grzyba w korzeniu tak poprawia funkcjonowanie samej rośliny, że ona sama znacznie lepiej jest w stanie zdobyć wodę i fosfor. To nie jest tak, że akurat ten grzyb produkuje jej związki fosforowe, tylko w pewien inny sposób ją wspomaga, żeby ona sobie radziła lepiej ze zdobywaniem fosforu. Natomiast w przypadku grzybów, i jeszcze w dodatku, przecież to musimy sobie z tego zdawać sprawę, że akurat w przypadku glomeromykota to nie są grzyby, które bardzo mocno zwiększają powierzchnię chłonną korzenia. Znowu, to dotyczy ektomikoryz, ale nie endomikoryz. Grzyby z glomeromykota są o tyle interesujące, że to są bardzo stare grzyby, rzeczywiście ewolucyjnie. Na pewno znamy je z Devonu, ale już najstarsze pochodzą z ordowiku. Czyli musimy się cofnąć mniej więcej o 480 milionów lat wstecz. Pierwsze spory, bardzo podobne do tej, którą tutaj widzimy, znaleziono jeszcze w osadach wodnych i to były takie spory niepołączone z roślinami. Natomiast wiadomo, że w momencie, kiedy rośliny zaczęły wychodzić na lądy, to z całą pewnością wychodziły już z grzybami i bakteriami w środku. I to były właśnie glomeromykota. I teraz to jest ciekawe. Ileż my mamy gatunków znanych z glomeromykota? Chyba 230, a może jeszcze mniej. To jest nic. To jest strasznie mało. Natomiast ta niewielka liczba gatunków glomeromykota obsługuje wszystkie niemalże rośliny zielne na całej kuli ziemskiej. Gdybyśmy wyszli tutaj do ogródka i wyciągnęli jakąkolwiek trawkę i zrobili tutaj barwienie korzeni i obejrzeli to potem pod mikroskopem, to znaleźlibyśmy grzyby glomeromykota w tych korzeniach. Czyli to są grzyby bardzo stare ewolucyjnie, które są takimi żywymi skamieniałościami. One po prostu trwają właściwie w tej samej formie od Devonu przynajmniej aż do dzisiaj, przy czym one się bardzo mało różnicowały. Więc to też, jak mówimy o tym glomus, który występuje przy Głożynie w Senegalu, to też nie jest jakiś super, ekstra, wyjątkowy gatunek saharyjski czy subsaharyjski, tylko prawdopodobnie to jest jakiś szczep, który prawdopodobnie dzięki konkretnym bakteriom, które tam siedzą, zaadoptował się rzeczywiście do takich suchych warunków i tam świetnie pomaga, a to nie jest tak, że to jest jakiś ekstra nowy gatunek dla nas. To poproszę następny. Przepraszam, ale ich jest tak mało gatunków, czy tak mało gatunków odkryliśmy? Nie. Jeżeli chodzi o glomeromykota, wydaje się, że jest mało gatunków. Aha. Że to rzeczywiście jest jedna z najmniejszych grup grzybowych, w ogóle jakie znam. Jeszcze do tego wrócę, bo ja będę miała też taki duży schemat. Teraz jeszcze chciałam pokazać właśnie o tej degradacji plastiku, prawda? Bo to jest coś, co nas bardzo interesuje. Proszę spojrzeć, to co tutaj jest przedstawione, to jest świeża jakaś publikacja. Przepraszam, wydawało mi się, że autorstwo będzie do slajdu dołączone. Tak automatycznie, ale widać, że nie jest. To jest praca japońska i bakteria. Też jakąś taką Sakaiensis, jakaś wyizolowana w Japonii. Mamy tutaj bakterie i widzimy, że bakterie izolują peteazy, tak? czyli takie enzymy, które będą ciąć plastik, następnie tworzą jakiś związek przejściowy,
który następnie jest po prostu hydrolizowany z wodą do glikolu i kwasu, który jest zupełnie już niebezpieczny dla nas. Także znowu mamy tutaj bakterie, tak? To po co nam grzyby w tym wszystkim, jeżeli znajdujemy takie świetne bakterie, tak wyśmienicie właśnie niszczące butelki. Mogę prosić? No i właśnie to jest też jedno ze zdjęć, które się chyba tam w filmie pokazały. Następne, jeszcze jedno poproszę. O, bo to też Państwo już widzieli. I to, co stanowi ten wielki, tą wielką zaletę grzybów, to jest to, że one się po prostu są dużo większe od bakterii i to jest naprawdę ważne, a po drugie one się dosyć szybko i intensywnie rozrastają we wszystkich kierunkach i mogą łatwo penetrować środowisko. I to jest to, w czym grzyby mogą nam pomóc. Dobrze, to już będzie nas denerwowało, jak tak będzie się cały czas przechodziło. Ja tutaj zrobię pewną analogię, dobrze? Która uważam, że jest dosyć interesująca. Mimo, że nie będzie dotyczyła grzybów. Bardzo głęboko mamy takie w oceanach, mamy rowy i w tych rowach kominy hydrotermalne. W momencie, kiedy naukowcy zeszli tak głęboko i zobaczyli, co się dzieje wokół kominów hydrotermalnych, to okazało się, że tam jest niezwykle bogate życie, bogate ekosystemy. Odchodzimy od kominów hydrotermalnych o 100 metrów i nagle życie zamiera, a przy samych kominach jest wow, wielkie po prostu bogate życie. I no dobrze, no ale przecież tam musi być jakaś baza pokarmowa. I co to jest za baza? Otóż bazę pokarmową stanowią tak zwane syboglinidy. To są tak zwane inaczej robaki ryftowe, wieloszczety, które wyrastają, myślę, że Państwo na pewno na jakichś filmach widzieli, wyglądają takie rury od odkurzacza, które mają takie dwa skrzela na górze, czerwone. Robaki ryftowe mają zarośnięte układy pokarmowe, ale układy pokarmowe są wypełnione bakteriami siarkowymi. I robak ryftowy żyje dzięki temu, że jego bakterie przekształcają związki siarki w energię. Tak, że bakterie działają jak chloroplasty. Tak z grubsza możemy powiedzieć. I teraz można powiedzieć, no dobrze, no to same bakterie powinny stanowić tą bazę pokarmową. Dlaczego my mówimy, że bazę pokarmową stanowią syboglinidy? Dlatego, bo bakterie dopiero mają możliwość wzrostu odpowiedniego właśnie w ciałach robaków ryftowych. Robaki ryftowe robią po prostu masę. I skrzela, które mają, świetnie się regenerują, odrastają bardzo łatwo i to te skrzela są tak zjadane przez organizmy wodne, jak trawa jest zjadana przez zwierzęta na pastwiskach. Czyli znowu, to co stanowi podstawę jest symbiozą dwóch organizmów, bakterii i akurat tam robaka ryftowego. A w naszym przypadku, w momencie kiedy mamy bakterie z grzybami, to dopiero to stanowi, że tak powiem, to jest dopiero silny związek. No dobrze, to teraz zobaczmy, gdzie są grzyby i porównajmy je też, wskażmy, gdzie są śluzowce, które też się pojawiły na filmie. Grzyby stanowią tak zwaną grupę siostrzaną do zwierząt, czyli kompletnie nie są spokrewnione z roślinami. Proszę spojrzeć, tu mamy rośliny, tu są grzyby, tu zwierzęta. Razem grzyby ze zwierzętami stanowią grupę, którą nazywamy opistokąta. Opistokąta oznacza tyłowiciowe. Tyłowiciowe, ponieważ takie bardzo prymitywne grzyby jak skoczkowce, albo tutaj jeszcze są takie jeszcze bardziej prymitywne, ostatnio odkryte, tak zwane kryptomykota, one wyglądają z grubsza tak jak plemniki. Takie maciupeńkie plemniczki, czyli mamy główkę i cienką wić pchającą i tak wyglądają najbardziej prymitywne grzyby. A teraz gdybyśmy zapytali, a jak wygląda wspólny przodek grzybów i zwierząt? No i wtedy powiemy, on wygląda z grubsza tak jak śluzowiec. Ponieważ amebozoa to są śluzowce, ale nie tylko śluzowce, proszę spojrzeć, bo tu są loboza, to są zwykłe ameby. Takie jakie znamy z wody, pojedyncze komórki z jednym jądrem albo z wieloma jądrami. No tak jak tutaj mamy przedstawione
na rysunku schematycznym. Natomiast śluzowce stanowią taką, no właśnie, wysoce już doskonałą grupę należącą do amebozoa. Tutaj widzimy je na samym szczycie jako myxodastridae. To by jakby sugerowało, że one wyewoluowały stosunkowo późno, ale to chyba nie do końca jest prawda. One ewoluowały po prostu niezależnie, ale w ramach amebozoa. Czyli gdybyśmy chcieli tutaj podejrzeć tego wspólnego przodka, to byłaby komórka bardzo drobna, która ma niby nóżki, czyli z jednej strony przypomina amebę, a z drugiej strony ma małą wić. I to są organizmy oczywiście mikroskopijne. Taki przodek, no tej pory znajdujemy takie organizmy, które są podobne do przodków właśnie grzybów i zwierząt. I one mają powiedzmy około 5 mikronów średnicy. Macie u Państwa gdzieś tam w wodzie występujące. I jeszcze może jedna rzecz. Jak mówimy o grzybach, to czasami uważamy za grzyby pewną grupę, która się tutaj znalazła. Oomycetes, proszę spojrzeć. Oomycetes oznacza... Mycetes, to jest nazwa nawiązująca do grzybów, bo mykota to po grecku grzyby, prawda? Po grecku mykota. Zresztą myceny, prawda? Państwo znacie myceny, to po polsku byśmy powinni to przetłumaczyć jako grzybowo. Tak? Grzybowo. Natomiast nazwa łacińska fungi bierze się od greckiego nazwa sfongos, czyli gąbka, ponieważ Rzymianie starożytni widzieli pewne podobieństwo grzybów do gąbek i stąd nazywali je fungami. Okej. I proszę zobaczyć, czyli mamy tutaj oomycetes, to widzimy wyraźnie, że są organizmy, które czasami się zaczynają upodabniać do grzybów, a wcale grzybami nie są. I te oomycetes to są takie pleśnie wodne. Jeżeli na przykład czasami, może ktoś z Państwa jest akwarystą, jak rybka zostanie pokryta jakąś taką białą pleśnią, to wcale nie jest prawdziwy grzyb, tylko to jest przedstawiciel oomycetes, a z kolei przodkowie oomycetes byli po prostu glonami. To jest taka grupa, która po prostu straciła chloroplasty i zaczęła udawać grzyby. Poproszę o następny slajd. No i teraz dochodzimy znowu do tego, przepraszam, ja sobie radzę, tak? Do tego problemu, który był poruszony na filmie, to znaczy ile grzybów znamy, a ile nie znamy. To jest taki diagram z 2000 roku, więc on się troszeczkę już w tej chwili, być może te liczby zmieniły, ale nie tak bardzo. Widzimy tutaj zróżnicowanie świata żywego. Ta część tortu to owady, a ta część tortu to grzyby. Natomiast zauważcie Państwo, że mamy tutaj takie dwa kolory zaznaczone i ten wewnętrzna część to jest to, co znamy, a cała zewnętrzna część to jest nieznane, wielkie nieznane. No i widzimy tutaj na schemacie bardzo wyraźnie, było powiedziane, że znamy poniżej 15%. No, może to się tak zmieniło w ciągu ostatnich lat, ale na tym schemacie znaliśmy 8%, a nie 15%. Czyli rzeczywiście jest ogromna praca przed nami. No i teraz, gdzie możemy szukać nowych gatunków? Tam zresztą chyba było powiedziane na filmie, że wszędzie możemy znaleźć. No i to jest prawda. Ty też znalazłeś nowy gatunek? Nie, tylko dla Polski, tak? Dla Polski. No a my z kolei właściwie co roku znajdujemy nowe gatunki dla nauki i nawet nie mamy czasu, żeby je opisywać. No, mówię poważnie, po prostu opis gatunku zabiera trochę czasu, bo żeby opisać, najpierw musimy go wyizolować ze środowiska, potem utrzymać przy życiu, sprawdzić jego DNA, żeby mieć pewność, że jest to nowy gatunek, porównać z innymi, kolonie przekazać do kolekcji kultur międzynarodowej, zrobić zielnik, opisać, zrobić taki formalny opis i opublikować. No to jest dosyć dużo pracy i my w tej chwili mamy, nie wiem, czekających pewnie z 5 gatunków, których po prostu nie mamy czasu obrobić. A gdzie my, no teraz ciekawostka, skąd my te gatunki bierzemy, nowe gatunki dla nauki? 2 lata temu opublikowaliśmy nowy gatunek, który się nazywa Mortirella formice, z kieszonek pokarmowych mrówek. Mrówki mają takie policzki, prawda, w których przechowują i filtrują pokarm. Czasami wypluwają to, co mają
kieszonkach policzkowych, czasami to zachowują i okazuje się, że w kieszonkach policzkowych mrówek z rodzaju formika są grzyby, które do tej pory nie były znane dla nauki. Super. W dodatku są bardzo interesujące i z naszego ulubionego rodzaju mortierella. I co się okazuje? Znowu sprawdzamy potem, czy przypadkiem nie mają bakterii w środku. A jakże mają? Czyli znowu tak naprawdę powinniśmy odkryć, opisać jeszcze nowy gatunek bakterii. Ale jeżeli nie potrafimy go wyizolować do czystej takiej formy bez partnera, to wtedy możemy tylko go nazwać candidatus. Candidatus proteobakterie, coś tam, prawda? Jeżeli nie ma czystej kultury. Czyli na przykład, prawda, bakterie. Ale mieliśmy inną sytuację w laboratorium. To jest akurat grzyb, który w tej chwili moje koleżanki opisują, może nawet już posłały do pisma. Robiliśmy, tak jak już Państwu opowiadałam, barwienie korzeni roślin, żeby pokazać studentom grzyby mikoryzowe. W czasie barwienia używa się takiego dosyć właśnie nieprzyjemnego związku barwnego, który się nazywa trypan blue. Nie można go wylać do kranu, trzeba go zutylizować. Ale też z utylizacją są pewne kłopoty, więc odłożyliśmy w bezpieczne miejsce do utylizacji późniejszej. No i po roku nagle patrzymy, barwnik zniknął. Wszystko mamy absolutnie czyste, a za to niewielkie kłaczki, prawda, gdzieś tam wiszą w tym roztworze. Skąd te kłaczki? No właśnie z tych korzeni, które były płukane, prawda? Wobec tego były tam organizmy, które pozostały w tym naprawdę stężonym świństwie, w trypan blue i powoli zaczęły go rozkładać i oczyszczać i po roku super. Więc mamy nowy grzyb, który się nazywa Sugiamella trypani. Sugiamella trypani. No i teraz... Czyli jeszcze coś można przez przypadek? Można, absolutnie tak. No właśnie, no oczywiście nas to niezwykle podnieciło, że właśnie mamy wspaniały grzyb, który będzie nam rozkładał niebezpieczne, toksyczne substancje. Przekazaliśmy go naszym znajomym w Łodzi, biochemikom. I koleżanka mówi, sorry, ale on za wolno rośnie. Nic z tego nie będzie, on się po prostu nam nie przyda. Powolno rośnie. I to jest główny problem przy wykorzystaniu grzybów, to jest właśnie powolne procesy, którym grzyby podlegają. Nie możemy dopasować życia grzybów, cykli życiowych grzybów do naszych potrzeb, a my naprawdę potrzebujemy dużo, dużo szybciej niż inne organizmy. Poproszę następne. Teraz będzie kilka szybkich slajdów. I teraz chciałabym Państwa prosić, żeby Państwo zapamiętali nazwę, którą zaraz podam i ogłosili wszemi wobec. Mamy florę, prawda? I flora ma mnóstwo personifikacji w sztuce. Takie najładniejsze, najbardziej znane tutaj wybrałam. Poproszę następny. Mamy faunę, prawda? I znowu, tutaj akurat personifikacji troszeczkę mniej znajdziemy, ale fauny wszyscy znają. I poproszę trzeci, funga. Bardzo proszę, to jest to słowo, o które bardzo proszę Państwa o zapamiętanie i powtarzanie, ile się da. Funga, no personifikacje są dość nowoczesne, bo sama nazwa powstała niedawno, ale rzeczywiście na całym świecie staramy się ją teraz bardzo głosić i popularyzować. No, funga jest zawsze przedstawiana jako niewiasta, ale rzeczywiście ten aspekt taki chtoniczny jest wyraźnie widoczny, prawda? No i halucynacje mamy gdzieś w tle tutaj, wyraźnie to widzimy. To poproszę następne. I teraz jeszcze chciałabym, i proszę jeszcze tutaj kliknąć raz, proszę zobaczyć, fauna japonika, flora greka, funga nordika, prawda? To grzyby Skandynawii, także ja to pokazuję Państwu, żeby widać było, że to nie jest tak, że naukowcy wymyślili sobie jakąś taką nową nazwę i teraz chcą ją popularyzować tak właśnie, żeby była popularna. Nie, to jest po prostu tak samo ważna nazwa jak flora i fauna, funga. I od tej pory tak zaczynamy mówić o grzybach, które nas otaczają. Czyli możemy mówić o fundze polskiej, prawda? Do tej pory stosowaliśmy sformułowanie mykobiota. Funga to dużo przyjemniejszy. Przyjemniejsza nazwa. Poproszę, następne. Dobrze, i teraz... To ile znamy, tak żeby porównać sobie, ile znamy grzybów, ile znamy roślin, ile zwierząt.
No, zwierząt jest najwięcej dzięki owadom, które są nieprawdopodobnie zróżnicowane i tutaj rzeczywiście, jeżeli chodzi o opis nowych gatunków owadów, to jest jeszcze lepiej pewnie niż z opisem nowych gatunków grzybów, prawda? Natomiast uważamy, że liczba gatunków w ogóle zwierząt może dochodzić do 7 milionów, prawda? A znamy niecały milion, także też jest bardzo dużo przed nami. Jeżeli chodzi o grzyby, to znamy ich w tej chwili około 80 tysięcy gatunków, a uważamy, że będzie ich no, przynajmniej 1,5 miliona. A znamy tempo roczne mniej więcej? To jest kilkaset gatunków. Kilkaset gatunków, tak. My to mamy, nie mogli dojść do 15%, nie ma szans. My teraz mamy, tak mi się wydaje, że nie. Znaczy wie pan, to jest tak, że żeby opublikować nowy gatunek, trzeba go oficjalnie po angielsku przedstawić społeczności naukowców i mykolodzy wymyślili taki dobry sposób, otóż są dwa pisma, które zajmują się tylko publikacją nowych gatunków i po prostu jest jakiś jeden autor główny, który zbiera od wszystkich na świecie nowe gatunki, tylko oby były przedstawione w odpowiedniej formie, odpowiednio udokumentowane i to bardzo łatwo ułatwia, bo mamy coś, co się nazywa Fungal Diversity i Fungal Planet. Można zapamiętać te dwa pisma i one dają nam wgląd w to, co się tak naprawdę publikuje co roku. Oczywiście są jakieś pojedyncze gatunki nowe publikowane w periodykach takich mniej znanych, ale to są takie główne, które nam pokazują, co w ciągu roku jest publikowane. W każdym razie my już przeszliśmy do jednego z tych dwóch pism i staramy się zawsze to, przepraszam za wyrażenie, upychać nasze nowe gatunki w tych dwóch pismach. Dobrze, poproszę na następne. I teraz chciałabym powiedzieć trochę o grzybach w środowisku, prawda? Bo tutaj dużo było mowy o grzybach związanych z roślinami, ponieważ akurat dopiero co tutaj z kolegą też byliśmy na konferencji dotyczącej martwego drewna i mam takie świeże informacje dotyczące martwego drewna, to chciałabym to Państwu opowiedzieć. Zrobiliśmy taki eksperyment, właściwie to my jako zespół z Uniwersytetu Warszawskiego z pracowni mykologicznej dołączyliśmy się do zespołu profesora Bogdana Jaroszewicza, który pracuje w Białowieży, który w 2011 roku rozpoczął taki eksperyment. Wziął 760 kawałków drewna z czterech gatunków roślin. To był dąb, grat, sosna i świerk. I porozkładał te kłody w różnych środowiskach, w trzech różnych typach lasu. W lesie wilgotnym, liściastym, tak zwanym świeżym liściastym i w świeżym sosnowym. I jeszcze rozłożył te różne kawałki drewna na trzech różnych wysokościach. Część była zakopana w gruncie, część leżała na ściółce, a część była zawieszona na drzewach przy pomocy taśmy. 760 kłód. I myśmy dołączyli jesienią zeszłego roku, kiedy już eksperyment miał być kończony, żeby zobaczyć, obejrzeć każdą z tych kłód, zobaczyć, jakie owocniki są na kłodach i żeby pobrać materiał do badań DNA. Strasznie dużo. Mamy po prostu kilka lodówek wypełnionych teraz martwym fragmentami martwego drewna, które na nas czeka, ale zrobiliśmy taki mały wgląd w to, co jest w tym drewnie. Z tych 760 wybraliśmy tylko 20 i to tylko świerka leżącego w glebie. Dlaczego wybraliśmy świerk, dlaczego leżący w glebie? Leżący w glebie dlatego, że wydaje się, że jest to najbardziej zaniedbany temat. Że jest mnóstwo ludzi, którzy pracują nad martwym drewnem, na przykład Lynn Bady, tak naprawdę, to jest wspaniała akurat badaczka, ta, która na filmie się pojawiła. Ona zresztą jest głównym edytorem pisma Fungal Ecology, to jest bardzo znamienity człowiek, była szefem brytyjskiego towarzystwa mykologicznego. Natomiast wyraźnie widać, i to w książkach jest publikowane, że nie bardzo wiemy, co się dzieje w drewnie zanurzonym w ziemi. Wobec tego wzięliśmy 20 świerków, a świerki dlatego, że jest ten problem ostatnio
prawda, wycinać, wywozić drewno z lasu, czy nie wywozić. My uważamy, że nie należy wywozić, więc chcemy pokazać, że świerk w lesie jest ważny. No dobrze, i teraz jakie rezultaty? Gdybyśmy tak ułożyli w jednym ciągu kołki, które sprawdzaliśmy genetycznie, to jest 12 metrów. Tak? Bo to jest 20 kołków 60-centymetrowych. Każdy kołek ma średnicę 15-20 cm. I ile mamy gatunków z tego materiału? 860. A ile mamy w ogóle grzybów w Polsce? I co wiemy o grzybach w Polsce? Uważamy, że mamy no, najwyżej 12 tysięcy. Czyli takie jedno bardzo krótkie badanie genetyczne z jednego miejsca w Puszczy Białowieskiej przynosi nam ponad około 14% całej bioróżnorodności grzybów w Polsce. No to oczywiście znaczy, że mamy dużo więcej w Polsce niż 12 tysięcy, to jest jasne. Bo przecież jak mówimy o bioróżnorodności grzybów, to mówimy o patogenach roślin, o grzybach wodnych, etc. Prawda? A tutaj mamy tylko martwe drewno i już. No dobrze, i teraz proszę mi pokazać, co mamy dalej, bo ja nie pamiętam jak jest. No właśnie, o to dobrze, bardzo dobrze. Jak patrzymy sobie na drewno, to takie drewno oferuje mnóstwo różnych nisz dla grzybów. Bo proszę zobaczyć, najpierw mamy korę. Pod korą łyko i miazgę. I to jest najlepsze, co może być w ogóle dla wszystkich organizmów jedzących drewno. Miazga i łyko. Dlaczego? No bo przez łyko przecież płynęły dopiero co związki cukrów, prawda? Czy to jest słodkie, to jest smaczne, to jest pożywne. Podobnie jak miazga, która jest zbudowana z żywych, niewielkich komórek pełnych cytoplazmy. No ale potem zaczyna się biel. A biel to są żywe komórki drewna, które tłoczą wodę z korzenia. A potem mamy twardziel. No, twardziel czasami zajmuje dużą część drewna. Twardziel to jest ta część drewna, która jest już nieżywa, przesycona żywicami. I wydaje się, że ona w ogóle dla życia organizmów jest najtrudniejsza. No ale jak Państwo chodzicie po lesie, to co widzimy bardzo często? Jak mamy taką dużą powydę przewróconą, to od środka ona jest wypruchniała, a kora pozostaje w całości, prawda? A na tej korze rosną jakieś tam grzybki i mchy. I to jest tak, że najciekawsze, co się dzieje, to jest rzeczywiście to, co się dzieje pod korą. Tam mamy nieprawdopodobne zróżnicowanie grzybów. Natomiast dlaczego mamy w środku dziurę? Dlatego, że mamy grzyby specjalistów, które potrafią taką właśnie bardzo trudną substancję, jaką jest to drewno twardzielowe, przełamać. Mogę poprosić następny? Proszę spojrzeć, jakie różne wzorce. Oczywiście każda ta plama, którą tutaj widzimy, albo dziura, jest spowodowana przez grzyby albo bakterie razem z grzybami. Jeżeli widzimy takie drewno właśnie z wypróchniałym środkiem, to znaczy, że za to drewno wzięły się grzyby właśnie specjalizujące się w twardzieli. Powiedziałam, że twardziel jest wysycona żywicami, ale bardzo często również związkami takimi no naprawdę skomplikowanymi organicznymi, jak na przykład taniny. I teraz okazuje się, że są grzyby, które są w stanie korzystać z tych najbardziej trudnych związków jako z jedynego źródła węgla. I jest taki grzyb, który się nazywa ozorek dębowy. Myślę, że Państwo go znają z widzenia. Taki czerwony, wyglądający jak kawałek właśnie języka albo wątroby. Gdzieś tam często u nasady dębów występujący. I fistulina potrafi właśnie wykorzystywać same te taniny, które uniemożliwiają wejście innym grzybom do pnia. I teraz ona wykorzystuje taniny i wtedy w momencie, kiedy ich zaczyna brakować, wchodzą następne grzyby i zaczyna się rozkład. A tu mamy sytuację zupełnie inną. Tutaj mamy drewno, które ma zupełnie nienaruszoną część twardzielową, natomiast cała część tak zwana bielasta drewna jest szara, prawda, zaciemniona. Tu jest taka sytuacja, że pojawiły się grzyby na powierzchni drewna, właściwie na warstwie jeszcze łyka, pod korą, owady, które wprowadziły grzyby i potem te grzyby poszły tak zwanymi promieniami rdzeniowymi przez całą warstwę bielastą. Ale co ciekawe, te grzyby nie są w stanie wejść
do środka, wtedy kiedy drzewo stoi. Wtedy kiedy woda tłoczy się z korzeni, ta część bielasta jest właściwie dla grzybów nie do wykorzystania. Dopiero w momencie, kiedy drzewo zostaje ścięte, potrafi bardzo szybko zmienić się z jasno-białego w szary. Mówimy wtedy o siniźnie drewna. A teraz spójrzcie Państwo na ten piękny przekrój drewna. Widzimy, że cały jest w różnokolorowych plamach. To jest dowód na to, że w drewnie zachodzi bardzo silna konkurencja. Drewno jest jednak fantastycznym zasobem. To jest po prostu źródło węgla, z którego można korzystać latami. Wobec tego grzyby walczą ze sobą o drewno. I to, co tutaj widzimy, to się nazywa tak zwane, to jest PSP, czyli pseudosclerotial plates, silnie zmelanizowane bariery, które grzyby tworzą dookoła swoich terytoriów, żeby uniemożliwić wejście, prawda, i inwazję innemu grzybowi. Proszę zobaczyć, na przykład tutaj są takie dwa państwa były, ale one się połączyły, prawda? Okazało się, że te grzyby współpracują ze sobą. Jest to tak zwana ta sama grupa wegetatywnie kompatybilna, że one się połączyły, no ale niektóre tworzą bardzo takie silne czarne granice. One po prostu walczą o swoje. I to się okazało, że na przykład pojawianie się takich właśnie walk wewnętrznych stymuluje też pojawianie się owocników na drewnie. Ponieważ jak pojawia się jakiś grzyb, to najchętniej by rósł sobie tak wzdłuż pnia, ale wszędzie ma jakieś obce grzyby, no to zaczyna rosnąć tak zwanie promieniowo i wytwarza owocnik na zewnątrz. Poproszę następne. Także tutaj widzicie, tych grzybów jest mnóstwo. A teraz nasze też jedno z naszych ulubionych tematów z naszego laboratorium. Mój doktorant Michał Gorczak zajmuje się grzybami z grupy Labulbeniales i Pyxidiophoralis. To są grzyby, które albo są związane z owadami, albo żyją właśnie na innych grzybach pod korą. Czyli ściągamy korę z takiego martwego świerka. Widzimy tam mnóstwo różnych owadów, nicienni i grzybów i pomiędzy nimi tego typu niewielkie buteleczki. Na szczycie buteleczki jest taka długa szyjka, a na szczycie szyjki tworzą się grupy zlepionych zarodników. Chodzą sobie po drewnie, to są roztocza. I zarodniki przylepiają się do roztoczy, do nogi albo do głowy, gdziekolwiek. A następnie te roztocza podróżują pomiędzy drzewami, przyczepiając się do nóg chrząszczy. I w ten sposób odlatują dalej. Bardzo piękny układ, ale znowu układ wieloelementowy, prawda? Mamy grzyby, mamy roztocza, mamy owady, mamy drzewo, prawda? A jeszcze często bakterie też wchodzą w ten układ. I tego typu grzybów pod korą mamy po prostu mnóstwo. Akurat właśnie ten nasz student Michał właśnie teraz też jest w trakcie opisywania nowego gatunku dla nauki grzyba z rodzaju Pyxidiophora i będzie się nazywał Pyxidiophora białowierzęce. Poproszę następny. Jak mówimy o grzybach, które się ukryły w drewnie, widzimy tutaj, że one są, to warto wiedzieć, że tak jak już powiedziałam, jeżeli woda jest tłoczona cały czas z korzeni do liści, to jest to taki stan, którego grzyby nie lubią. I one sobie siedzą w postaci takich pojedynczych komóreczek i czekają na moment, kiedy drzewo padnie. I do takich grzybów, które się nagle pojawiają, kiedy stare drzewo pada, należy Chericium, w ogóle soplówka. Czyli soplówki już były w żyjącym, tylko tak, że nie pokazywały tak, jako tak, jako obecniki. Tak, dokładnie tak. Także dlatego też musimy niezmiernie chronić stare drewno. Bo akurat Chericium coralloides występuje przede wszystkim na bukach albo na dębach. I no nie, na bukach, to jest soplówka bukowa. Na dębach też jest, tutaj w Bielańskim widziałem. Bielański jest inna. A obydwie są, mam zdjęcia. Tak? Erinaceum, to tak, ja też widziałam. Erinaceum było 8, a tu widziałam jedną. No proszę, to jest pan lepszy ode mnie. Ale to jest przyjemność. Proszę Państwa, Las Bielański jest prawie tak dobry jak Puszcza Białowieska. No, tylko naprawdę. Jeśli chodzi o grzyby, to... Tak, to naprawdę to jest po prostu absolutny cymes. Dobrze. Gdyby tak, przepraszam, obciąć trochę gleby z dojrzałego owocnika i polać starą kłodę?
Są badania prowadzone przez Jacka Piętkę z SGGW dotyczące inokulacji. I to nie zawsze się dobrze udaje. To jest tak, że grzyby się bardzo różnią w zdolnościach do przechodzenia rzeczywiście, do takiej reintrodukcji poprzez właśnie kołki, prawda, i wbijanie. Ja wiem, że on chyba całkiem dostał dobre rezultaty, jeżeli chodzi o pniarka różowego, ale o Hericium nie pamiętam, ale jest jedna publikacja po prostu w kosmosie, taka popularna, ale super fajna, która właśnie zbiera te jego różne doświadczenia. W kosmosie. Piętka. Nazwisko Piętka, kosmos. Tak, sprzed kilku lat chyba. A jak nie kosmos, to materiały CEPL, czyli tego Centrum Lasów Państwowych. Mogę poprosić następny? Dobrze. To są grzyby atakujące twardziel. Ja tu już powiedziałam Państwu o ozorku, prawda, i niezwykłej zdolności ozorka do rozkładania tanin. Tutaj zresztą widzimy, jak wyglądają takie grzyby właśnie idące od części twardzielowej. Warto wiedzieć, że ozorek jest bardzo lubiany przez twórców mebli, ponieważ zabarwia kolor w sposób niezwykle atrakcyjny. Drewno się robi takie czerwone i to jest drewno bardzo, bardzo cenione. Poproszę. Dobrze, o tym też już mówiłam. To są te taniny i związki. Poproszę następne. Dobrze, o właśnie. To jest wyśmienity punkt. To jest grzyb, którego też na pewno Państwo widzieli wielokrotnie. Nazywa się żółciak siarkowy. Bardzo pospolity na różnych rodzajach drewna, przede wszystkim liściastego. Na klonach występuje pospolicie w Warszawie. W ogóle nie boi się zanieczyszczeń powietrza, jest powszechny. I można by powiedzieć, że jest powszechny, wobec tego po co go chronić. Właśnie, prawda? No, on nie jest chroniony, ale jeżeli sobie pomyślimy o tym, że jest to grzyb absolutnie ukochany przez wiele owadów, to wtedy spojrzymy na niego z większą czułością. Naprawdę jest mało grzybów, które tak niezwykle smakują owadom, właśnie jak żółciak siarkowy. No ja nie za bardzo go lubię, on jest kwaśny. Nie? W mleku moczy. No, trzeba bardzo takie młode. W mleku. Ja Fima próbowałam w mleku i jakoś nie, to nie mój smak. To jest taki owad, który się nazywa Bożewka, który właśnie niezwykle gustuje, ale to ja pokazuję tylko jeden owad, żeby pokazać, że on, że jakby udowodnić, że żółciak siarkowy jest cenny. Ale gdyby Państwo się zajęli kiedyś skubaniem takiego owocnika, to zobaczycie, ile tam jest różnych owadów. To poproszę następny. Teraz dwa słowa na temat grzybów białej zgnilizny. Właściwie powiedzielibyśmy może, że to świństwo, taka opieńka, niszczy nasze lasy, prawda? Powoduje białą zgniliznę drewna. Jest naprawdę poważnym patogenem. A to jest ten też największy organizm świata. Tutaj na filmie widzieliśmy, prawda? Armillaria bulbosa chyba z Oregonu. Tam byśmy pisali Lutea, tam chyba inna. Nie przypuszczam. Mi się wydaje, że na filmie była bulbosa. U nas pisane Lutea, ale to chyba to też było Lutea. Przepraszam bardzo, czy opieńka którejś z odmian nie ma jakichś właściwości bioluminescencyjnych? Ma jak najbardziej, tylko nie owocniki, tylko sama grzybnia. Więc jeżeli chcemy zobaczyć bioluminescencję grzybów w Polsce, to musimy opieńki szukać, ale grzybni wegetatywnej, czyli tego typu drewna, takiego bardzo mocno zjedzonego, pełnego strzępek, jakby w trakcie trofofazy, czyli w trakcie wypuszczania enzymów i spożywania drewna. I wtedy rzeczywiście to drewno będzie świecić. Jak się utrzymuje wilgotność, to tak, bo to wszystko zależy od wilgotności. Znaczy to jest tak, że dopóki jest wilgotno, prawda? Znaczy, kiedyś miałam taką sytuację, że napisałam artykuł o bioluminescencji grzybów, to było bardzo dawno temu, to nie wiem, więcej niż życia.
i przyszedł fotograf i mówi, że no musi zrobić zdjęcie. Więc ja powiedziałam, co ma zrobić. Prawda, że ma pójść do lasu, znaleźć kłody, znaleźć izomorfy, przygotować sobie, odkryć, a potem zakryć z powrotem coral fragment i znalazł i po prostu i było. Czyli to jest do zrobienia. I proszę spojrzeć, no to jest niby szkodnik, ale jeżeli w ogóle zastanawiamy się nad tą właśnie internetem grzybowym, tak, to tak naprawdę opinka jest najlepsza i do badania, i jest najlepszym obiektem do twierdzenia, że coś może być w takich komunikacji przez grzybnie. Bo opinka tworzy niezwykle trwałe, porozgałęziane sznury grzybniowe. One są trwałe, bo one są całe jakby opakowane z melanizowaną taką skórką, a wewnątrz mamy niektóre strzępki, które są dużo szersze i one stanowią takie rzeczywiście autostrady do przekazywania związków. Co więcej, tam żyje mnóstwo organizmów w środku, w tych ryzomorfach. Więc być może, że przekaz informacji jest nie tylko właśnie poprzez same związki, ale nawet poprzez organizmy, które żyją wewnątrz. A tu jest grzyb, który się nazywa Biercandera adusta, czyli szaroporka podpalana. Bardzo pospolity, grzyb tak zwanego białego rozkładu drewna. I ten akurat jest rzeczywiście taką nadzieją przemysłu, ponieważ on ma fantastyczne zdolności enzymatyczne do rozkładania różnych związków. Kiedyś też bardzo dawno temu byłam współautorem publikacji dotyczącej rozkładu daunomycyny przez ten właśnie grzyb. Badacze z Lublina mieli problem. Mamy pozostałości po produkcji antybiotyku daunomycyny, to jest duże świństwo, trzeba to jakoś rozłożyć. Wobec tego zakopali woreczki z pozostałościami po daunomycynie w różnych środowiskach, no i po od kilku miesiącach sprawdzili, czy coś na tym rośnie, czy nie. I znaleźli ładnie rozłożoną próbkę w środku jakiegoś pola na Lubelszczyźnie. No i z tej próbki rósł grzyb, który był biały, puchaty, nie miał żadnych zarodników i niczego absolutnie nie przypominał. No i wtedy myśmy zrobili po prostu badanie genetyczne i okazało się, że to jest chuba leśna, tak? Ta po prostu pleśń na środku pola. Czyli bo grzyby mają, bardzo często tworzą różne formy. No i akurat rzeczywiście Biercandera nie tylko do degradacji daunomycyny, ale do innych ról też może być przydatna. Poproszę następne. Grzyby ślizny drewna, to już powiedziałam, jeszcze może tylko dodam jedno. Powiedziałam Państwu, że to są grzyby, które są przenoszone przez owady, które żyją pod korą i potem jak się zetnie drzewo, to biegną przez promienie rdzeniowe, co tu dobrze widać, i zatrzymują się na bielastej części drewna. To, co mi jakoś urzeka w nich, mnie urzeka, to jest to, że ich zarodniki, ich całe formy rozmnażania są ściśle dopasowane do organizmów, które żyją pod korą. To jest tak, że to są takie miotełki albo takie lepkie kropelki, które ściśle pasują do tego, żeby się przyczepić w odpowiednim miejscu na ciele owada i potem się razem z tymi owadami przenoszą dalej. Poproszę następne. No to tutaj właśnie cały jest też przedstawiony po pierwsze rysunek, jak wyglądają grzyby sinizny, a potem jak się przenoszą z owadami z jednego na drzewa na inne. No i niestety trzeba przyznać, że są to grzyby i owady, które trochę roślinom szkodzą. To tutaj bardzo dobrze widać, prawda? Jeżeli widzicie Państwo jakieś na przykład wiązy, które zamierają od góry, no to najprawdopodobniej za sprawą albo lipy na przykład. Lipy w Alei Żwirki Figury na przykład. Prawda? Też zamierają od góry, no właśnie z powodu tego typu grzybów i owadów. Ale znowu mamy interakcję. Poproszę następne. I teraz, no właśnie, to nie wszystko. Wracamy znowu do naszych badań białowieskich. To jest ten rysunek, to jest prawdziwy kawałek mojej kłody, którą badam. No i widzimy, że tutaj już na pierwszy rzut oka na kłodzie grzybów jest co niemiara. Ten grzyb nazywa się Piloderma phalax i jest grzybem mykoryzowym, czyli zasadniczo grzybem, który pomaga roślinom rosnąć. Poproszę. Następne.
No właśnie, jak mówię w ogóle o grzybach i próbuję powiedzieć coś dobrego o nich, to chciałabym jeszcze wspomnieć o skoczogonkach. Proszę zobaczyć, te małe czarne kreseczki, które tutaj widzimy, to są właśnie grzyby sinizny, o których mówiłam przed chwilą. Powiedziałam, że one są dopasowane do tego, żeby się przyczepiać do różnych stworków, które żyją pod korą i to są właśnie jedne z nich, czyli bardzo piękne skoczogonki. Nazywają się skoczogonki dlatego, że mają tutaj pod brzuchem aparat skoczny. Jak gdybyśmy go próbowali dotknąć, to on nam odskoczy do tyłu, wykona salto i spokojnie, bezpiecznie wyląduje dalej. Ten akurat skoczogonek, przepiękny, prawda? Też niebezpiecznie wygląda. Nazywa się Tetradontophora bielanensis i został opisany z Bielan przez Jakuba Wagę. To jest skoczogonek, jeden z największych w ogóle, jakie istnieją. Jest wielki. Jak czasami Państwo pójdziecie do Bielan, to zobaczycie, że na takim zagrzebionym kawałku drewna po prostu jest ich bez miary, po prostu. Cały kawałek drewna potrafi być niebieski, bo jest pokryty skoczogonkami. Dodałam ten slajd, żeby pokazać, że z jednej strony grzyby są przenoszone przez owady, z drugiej strony są jedzone przez owady. Mamy tutaj mnóstwo różnych interakcji na tym właśnie takim poziomie między grzybem a owadem. A czasami to jest tak, że mamy takie wielopiętrowe reakcje, że jest owad, który je grzyba, który jest jedzony przez grzyba i tak dalej. Poproszę następne. I teraz jeszcze na sekundę właśnie wracamy do naszych białowieskich badań. To, co tutaj Państwo widzą, to jest taki fragment tabelki, fragmencik malutki, tabelki z wynikami moich badań białowieskich. Tutaj mamy w kolumnach kolejne próbki. Tutaj mamy taksony, czyli poszczególne gatunki grzybów, które występują. Jeżeli widzimy taką długą kreskę przez wszystkie, to znaczy, że mamy jakiegoś grzyba, który występuje właśnie na wszystkich kłodach, które znalazłam. Zaznaczyłam sobie na żółto te, które występują często, na czerwono te, które występują bardzo często. No i teraz jak spróbowałam sobie podzielić się na jakieś takie grupy funkcjonalne, to zauważyłam, że mam bardzo dużo drożdży, bardzo dużo grzybów mykoryzowych. No mam oczywiście takie podstawczaki, które rozkładają drewno i mnóstwo różnych takich grzybów rosnących powierzchniowo. Poproszę następny. I to jest coś, co mnie jakoś niezwykle zafrapowało. Przepraszam za angielski, ale bo to jest akurat dołożyłam slajd, który pokazywałam 3 dni temu na konferencji. Co znaleźliśmy? Grzyby, które są związane z owadami. Wcale nie grzyby typowo znajdowane w soku roślinnym albo nie znajdowane w nektarze roślinnym, tylko grzyby związane z owadami. Proszę zobaczyć. Babia wiella. Znajdujemy ją w tkankach zwierzęcych. Szefersomyce, szwaniomyce, z różnych owadów albo z mrówek. Najpospolitszym grzybem, którego znaleźliśmy, była Sugiamella paludigena, która, poproszę następny slajd, która gdzie występuje? W układzie pokarmowym owada. Tutaj mamy układ pokarmowy wyekstrahowany. Patrzymy, co się dzieje w takim układzie pokarmowym. Proszę bardzo, mamy jakieś tam bakterie, znowu bakterie, prawda? Plus drożdże. Co te drożdże robią? No, rozkładają drewno. To one rozkładają drewno, którym się potem, etanolem, proszę zobaczyć, taki owad się żywi, prawda? Fruktozą i etanolem. To nie on sam potrafi to robić, tylko grzyb potrafi. Poproszę, następny. No i teraz już chyba będziemy kończyć. Chciałam nawiązać jeszcze do trufli, bo trufle to są grzyby mikoryzowe. Co więcej, okazuje się, po powszechnym mniemaniem jest, że trufle są bardzo rzadkie, że występują na glebach wapiennych, że wymagają dębów albo leszczyn, że potrzebują prześwietlonych miejsc, ciepłych miejsc, prawda? Ale w naszym eksperymencie białowieskim na martwym drewnie rozkładającego się świerka znaleźliśmy 3 gatunki trufli. Co więcej, były to zresztą 3 gatunki trufli, które są, przynajmniej 2 z nich nie występowały wcześniej, nie były notowane w Polsce. Fajnie. No tylko znowu, no, nie każda trufla nadaje się do jedzenia.
jest wiele trufli, które są po prostu nawet może by się nadawały, tylko są za małe, żeby z nich skorzystać. Ale tu chciałam znowu nawiązać do bakterii, bo ja, to jest moje zadanie dzisiejsze, żeby pokazać nie tylko grzyby, ale grzyby z bakteriami i w ogóle z innym, że to wszystko się musi toczyć po prostu dynamicznie, ale jakby zawsze każdy proces z wielu elementów się składa, żeby łączy wiele elementów, o tak powiem. I teraz takie trufle, jeżeli chcemy dostać taką truflę, to bez bakterii sobie nie poradzimy. W ogóle owocniki, tworzenie się owocników jest zapoczątkowane przez obecność konkretnych bakterii, a co więcej zapachy trufli, które nas urzekają, to są zapachy produkowane przez bakterie. Są bardzo nieliczne cząsteczki lotne, które my odbieramy, które są produkowane przez samego grzyba, a to, co nas to właśnie najbardziej cieszy, to wszystko jest działalność bakterii. No dobrze, i chyba na tym skończymy. Dziękuję bardzo i jestem otwarta na wszelkie Państwa pytania. Ja tu jeszcze miałam jakieś slajdy dotyczące ewolucji, ale nie chcę już przedłużać się, bo to byłby nowy zupełnie temat. Ja mam tego pytanie. Siedmioletnie drewno świerkowe zakopane w ziemi, to znaczy zakopywaliście je Państwo, tak zupełnie? Tak, 5 centymetrów pod powierzchnię. A to siedmioletnie, to znaczy kilka lat leżało? Nie. Ono było świeżo ścięte i od razu natychmiast zakopane w grobie. No siedmioletnie, no to siedmioletni świerek jest nieduży, to cienki patyk byłby z tego. Nie, to jest 7 lat leżało w ziemi. No właśnie. To są takie koki, 60 centymetrów na 20 centymetrów średnicy, świeżo ścięte, pochodzące z Puszczy Białowieskiej, zakopane od razu. Ścięte jako żywe? Ścięte jako żywe. Okay. Ścięte jako żywe. Super, dziękuję. Ja mam w sumie dwa pytania. Jedno, co mnie zaintrygowało, jak pan mówi o tych badaniach, jeżeli dobrze pamiętam, Teresy Pawłowskiej. Tak. I o tych relacjach bakterii z grzybami, o czym pan dużo mówi. Czy mogła pani w jakimś skrócie powiedzieć o jakichś takich modelach tych relacji, jakie występują i na takim trochę poziomie meta, w sensie jak one ze sobą się komunikują, bakterie i grzyby i... No to jest bardzo trudne pytanie, bo my tak naprawdę niewiele wiemy. Mhm. Wiemy na pewno, że czasami bakterie są w stanie najczęściej włączyć się w metabolizm grzyba jakimś swoim półproduktem czy produktem. I to jest tak, że po prostu ścieżka metaboliczna się wzbogaca czy modyfikuje. I to dopiero daje większe możliwości na przykład enzymatyczne grzybowi. Bo po prostu pewien związek jakby jest dodawany. Oprócz tego wiadomo, że też bakterie mają plazmidy, prawda, liczne, które są takimi małymi fabrykami konkretnych związków. No grzyb czegoś takiego nie ma. Więc jeżeli ma, to ma pochodzenia bakteryjnego. I bardzo często to też mogą być nie tylko enzymy, ale to mogą być na przykład toksyny. Część z grzybów wytwarza związki metabolizmu wtórnego, które działają toksycznie na właśnie potencjalnych konsumentów. I znowu, czasami grzyb jest w stanie sam stworzyć taki związek, a czasami dopiero w połączeniu z bakterią. Dokładnie jak te ścieżki metaboliczne przebiegają, to my naprawdę bardzo niewiele jeszcze wiemy. Jeżeli chodzi o to, co Teresa Pawłowska robiła w kwestii Burkholderia i Rhizopus, to również mi się wydaje, to była toksyna. Toksyna produkowana przez Burkholderię, która ostatecznie niszczyła się w kiryżu. Też mam drugie pytanie. Czy są jakieś badania dotyczące tego, jak zmiany w środowisku wpływają na konkretne grzyby, czy one się dostosowują, czy obumierają, czy jakieś są wokół tego aktualnie? Zależy o jakich zmianach w środowisku mówimy. Bo to jest tak, grzybów mamy bardzo wiele gatunków, prawda? I to jest tak, że część z nich na pewno jest tracona w czasie dużych zmian środowiskowych, część przesuwa swoje nisze.
prawda, i potem tkwi w jakimś takim, powiedzmy, uśpieniu, w jakichś refugiach, aby potem znowu przejść do, znaczy nie chcę powiedzieć inwazji, ale do jakiegoś tam istotnego rozwoju, kiedy się warunki poprawią. My też bardzo niewiele wiemy o traceniu gatunków grzybów. Ile ich tracimy każdego roku z powodu nie tylko zanieczyszczeń środowiska, ale po prostu zmian klimatu. Jak szybko grzyby ewoluują, to też nie jest łatwe pytanie, dlatego że grzyby ewoluują szybciej, jeżeli jest silna presja doboru naturalnego. To znaczy, że jeżeli mamy taką sytuację, że no, powiedzmy tak jak w takim Trypan Blue, prawda? W tym barwniku, w którym mówiłam. Oczywiście tam spłukaliśmy z korzeni znacznie więcej grzybów, nie tylko Sugia melle trypani, tylko ona przetrwała w tym bardzo toksycznym środowisku, dlatego, bo miała odpowiedni enzym. To nie jest tak, bo możemy sobie wyobrazić, że akurat zaszła tam jakaś mutacja, prawda, i była Sugia mella, właśnie paludigena, czy jakaś inna, i ona po prostu pod wpływem takiego szoku, jakaś jedna komórka miała odpowiednią mutację i ona się rozwinęła. Może tak, ale prawdopodobniejsze jest to, że jest to jakiś enzym, który służy do degradacji innego związku, a przy okazji okazuje się, że całkiem dobrze rozkłada trypan. Więc mam wrażenie, że my naprawdę niewiele wiemy, że o poszczególnych gatunkach jesteśmy coś w stanie powiedzieć. Wiadomo, że linie genetyczne bardzo w różny sposób ewoluują. Niektóre bardzo szybko, właśnie w specyficznych warunkach, a inne nie zmieniają się przez miliard, nie no miliard to przesadziłam pewnie, ale setki milionów lat, tak jak powiedziałam. Te glomeromy kota właściwie od dewonu są takie, jakie były. Więc jakby nie do końca wiemy, czym to się, z czym to jest związane. Na pewno grzyby mają takie dosyć nietypowe sposoby na różnicowanie się. Do takich sposobów należą związki paraseksualne. Bo jeżeli my myślimy sobie o takiej normalnej, standardowej ewolucji, to mamy kilka źródeł zmienności. No przede wszystkim mamy zmienność mutacyjną, ale też taką zmienność związaną z mitozami, mejozami, przede wszystkim z mejozą, crossing cover i tak dalej. Natomiast grzyby mają coś jeszcze. One rzeczywiście tworzą sieć. Tutaj o sieciach na filmie też było dosyć dużo powiedziane, ale jest tak, że jeżeli nie istnieje tak zwana właśnie niekompatybilność wegetatywna, to sami grzybie nawet niekoniecznie tego samego gatunku są w stanie się ze sobą połączyć. I co więcej, istnieje... Niekoniecznie tego samego gatunku? Tak, znaczy to jest... Tak, znaczy najczęściej oczywiście, jeżeli mamy inny gatunek, to mamy niekompatybilność już. Natomiast zdarza się, że jeżeli są jakieś blisko spokrewnione grzyby, to one mogą mieć kompatybilność wegetatywną. Tak. I teraz tak, na czym polega ten stosunek paraseksualny? Jeżeli mamy dwa różne jądra, które są obok siebie w strzępce, to one po prostu po cichutku, bez żadnego tworzenia dzieci, tak, bez tworzenia owocnika, łączą się ze sobą. Ale jądro, tak zwane diploidalne, jest bardzo nietrwałe i ono ulega tak zwanej haploidyzacji przez aneuploidy. To znaczy, mamy jądro, które ma chromosomy w parach i po jednym chromosomie z pary jest tracone. Ale raz już trafiam od mamusi, raz od tatusia, przypadkiem. I to, co nam wychodzi potem, to jest taka mieszanka znowu od mamusi, od tatusia. I to jest taki cichy sposób grzybów na zwiększone zróżnicowanie. To jest, z tego co wiem, tylko u grzybów znane. I też nie u wszystkich. Ja mam takie pytanie mało grzybowe, bardziej dotyczy mchów i porostów. Mianowicie na powierzchni pierwotnie jałowego podłoża gleby, czy też zamienników gleby, substratów torfowych na przykład, po opryskach herbicydami, szczególnie glifosatem, pojawiają się mchy i porosty, głównie wątrobowce. Czy to w ogóle jest badane i czy to może być jakiś sposób, czy jakiś trop do rozkładu glifosatu w glebie na przykład? Nie, ja myślę, że... A glifosat, powiedz mi, to jest fosforowy. Tak, wiesz, prawda? Znaczy to jest tak, że wątrobowcy też współpracują z grzybami. No właśnie. To wiemy na pewno. Ale dlaczego wątrobowcy? Znaczy, to jest tak, że one widocznie po prostu
wyjątkowo dobrze znoszą duże... Bo to jest fosfor, tak? Tak, tak mi się wydaje, ale pojawiają się masowo po opryskach. Mamy przyjechać do ciebie i zbadać? No, zapraszam. Coraz mniej używamy, ale to jest zjawisko powszechne wszędzie w Europie. Znaczy ja wiem na pewno, że wątrobowcy, bo chodzi o marszancja polimorfa, tak, prawda? Bo to jest ta jedna, która się pojawia. Paskudstwo, takie gęste, kożuchy. Tak, ale to szkodzi siewkom? Szkodzi? No szkodzi, bo to zatrzymuje wodę na przykład. Powietrze, cyrkulację powietrza i pochłania wodę. No ale ja nie będę ci tutaj radziła, jak zniszczyć grzyba, który współżyje z wątrobowcem. Ale może to jest kolejne. Ale zastanowię się, poszukam. Tutaj ja mam takie pytanie, bo dużo było mówione o związkach roślin i grzybów i czy wiadomo mniej więcej ile procent roślin, gatunków roślin, jakie w ogóle są, mogą wchodzić, tak, czerpać korzyści w relacji z grzybem? Czy to jest tak, że to jest przeważająca większość roślin, czy po prostu większość? Dobrze, już mówię. To jest, jeżeli chodzi o glomeromy kota, dobrze, ale to te 250 gatunków, niecałe 250, nawet może mniej. Nie chodzi o procentowo. Dobrze, wchodzi w układ mykoryzowy z 85% wszystkich roślin zielnych. A mamy 250 tysięcy roślin, z tego gro stanowią rośliny zielne, powiedzmy ponad 200 tysięcy, no to mamy te 250 niecałe gatunków glomeromykota na, no powiedzmy, 200 tysięcy roślin zielnych. A jeżeli chodzi o drzewa, to właściwie prawie wszystkie drzewa, niewiele znam takich, które nie wchodzą w mykoryzy. Czyli są w ogóle takie, które nie wchodzą? Bardzo rzadko. Albo są nieznane mykoryzy. Są też takie mykoryzy nietypowe, są na przykład mykoryzy elikoidalne, które wchodzą, to są grzyby, które wchodzą w układy z roślinami z rodziny Ericaceae. No na przykład wrzos, albo borówka, albo bagno, albo rododendron. I to są takie nietypowe mykoryzy, bo one mają pewne cechy mykoryzy endotroficznej, czyli taka właśnie wewnątrzkomórkowej, ale to są jedyne mykoryzy, które idą wysoko w pędy. Nie zatrzymują się na poziomie gruntu, ale co jest ciekawe, że gdybyśmy tak wyciągnęli taki wrzos czy wrzosiec i spojrzeli na jego korzeń, proszę spojrzeć, one są bardzo cieniusieńkie te korzenie, ale gdybyśmy zrobili przekrój, to zobaczymy, że wszystkie komórki miękiszowe są wypełnione grzybami. Jeżeli chodzi o masę, to 80% masy korzenia to jest masa grzyba. Czyli taki wrzos to tak naprawdę jest w dużej mierze grzyb. Czyli tak, wrzosowate, storczyki wszystkie. A w tych wrzosowatych to z nasionami tak jak u storczyków się przenoszą te grzyby, tak? Nie. Ale u storczyków też nie przenoszą się z nasionami. Nasiona są czyste od grzyba. To jest tak, że nasiono, żeby wykiełkować, musi natychmiast spotkać się ze strzępką. A, ja myślałem, że ono się przenosi. Nie, właśnie nie. To jest tak, w ogóle ze storczykami to jest tak, że storczyki są wielkimi oszustami. I naprawdę, to jest po prostu niezwykłe rośliny, które potrafią oszukiwać, i owady oszukują, i grzyby. I one wchodzą w układy z grzybem natychmiast po pęknięciu łupiny nasiennej. Bardzo różne grzyby dają się namówić na kontakt ze storczykiem, po czym storczyk bierze od nich wszystko. Bo zasadniczo w mykoryzie to jest tak, że roślina daje węgiel, a grzyb daje minerały, fosfor, związki fosforu, azotu, chroni i tak dalej. A tutaj po prostu nasiono, Państwo na pewno widzieli, jak wyglądają nasiona storczyków. No, przynajmniej każdy jadł prawdziwe lody waniliowe z tymi czarnymi kropeczkami, prawda? No to te czarne kropeczki to są nasiona storczyków. No to widać, jakie to jest wielkości. Takie nasiono nie ma w ogóle bielma. Ono nie ma żadnych związków pokarmowych. Zawsze nasiono musi coś mieć, żeby kiełkować, a storczyk nie ma. Wobec tego, jeżeli nie znajdzie natychmiast grzyba, to obumiera. Znajduje grzyba i natychmiast zaczyna go eksploatować. I to jest tak, że tworzy się tak zwany protokorm, który jest całkowicie zagrzybiony, po prostu grzyb po prostu ładuje związki organiczne i mineralne w taki protokorm, czyli taki przedrośle jakby. I dopiero potem niektóre storczyki, które się zazieleniają, w końcu sobie rezygnują ze współpracy z grzybem, a niektóre, już tak powiem, na zawsze zatrzymują sobie niewolnika. Bardzo różne grzyby się potrafią oszukać.
Nawet huby takie, jak w rośniach różnobarwne, taka zwykła huba, daje się oszukać. Naiwna. Naiwna, no. Ale ewolucyjnie kiedyś się rozdzieliliśmy od Żydów. O, to jest miliard 800 milionów mniej więcej. A miliard 700 milionów to jest początek grzybów już takich, grzybów, tak się uważa. W każdym razie dalece dawniej niż nam się wydawało. A co jest ciekawe, że Wolkowcy i Podstawczaki rozdzieliły się jeszcze chyba jednak w środowisku wodnym. Mimo że to są takie typowo lądowe grupy grzybów, a jednak wydaje się, że to ten rozdział był wcześniej już. No w tamtym czasie na lądzie cokolwiek żyło? Nie, a też my uważamy, że pierwsze były grzyby z właśnie mortierele, czyli tak zwane głodówki, czyli to nasz ulubiony grzyb, to jest grzyb o nazwie rodzajowej mortierella i my uważamy, że jako jedne z pierwszych wychodziły mortierele z bakteriami. I dlatego rozpadało wtedy czyste mineralne podłoże. Tak, i dlatego po prostu uważamy, że tutaj w jakimś sensie bakterie, przecież niektóre bakterie są autotroficzne, że one były trochę jak ciałka zieleni. Tak? Bo w przypadku porostów, najstarsze porosty znamy sprzed 600 milionów lat. To chiński jest takie chińskie odkrycie. To najstarszy porost, który na pewno już wyglądał jak porost, ale 600 milionów, no to jest jeszcze czas, kiedy nic nie było na Ziemi. A my uważamy, że były właśnie grzyby z bakteriami, dlatego że one nie zostały w osadach, bo nie było jak. Natomiast jeżeli chodzi o Devon, to z Rajni, ze szkockich bagien, już znamy wszystkie grzyby, jakie w ogóle sobie jesteśmy w stanie wyobrazić. Może poza dużymi owocnikami podstawczaków, ale już na przykład strzępki podstawczaków mamy stamtąd. I mnóstwo, w ogóle wszystkie grupy ekologiczne. Fantastycznie. Widziałam na własne oczy. A jeszcze jedna rzecz, to jest ostatnia. Chcę Państwu powiedzieć, może niektórzy wiedzą, ale to jest ciekawe, że w Devonie w ogóle grzyby absolutnie dominowały na Ziemi. Jest taki grzyb, który się nazywa Prototaxites. Skamieniałość, która w ogóle trudno było ją dopasować do czegokolwiek. Po raz pierwszy była znaleziona w połowie XIX wieku. Ta skamieniałość pochodziła daleko z Quebecu. Wyglądało to tak jak taki wielki pień. W osadach, ewidentnie nie morskich, tylko osadach lądowych. I wtedy, kiedy rośliny w Devonie nie przekraczały, nie wiem, 80 cm wysokości, nagle mamy skamieniałość, która ma 8 metrów. 8 metrów wysokości, jakiś słup wielki. Więc. I to jest grzyb. No, to jest grzyb. To jest tak, że w ogóle badacze bardzo długo nie chcieli uwierzyć, że coś takiego jest możliwe. Już to nie ma sensu. Ludzie mówili, to nie ma sensu. Grzyb 8-metrowy to w ogóle się w głowie nie mieści. Ale okazało się, że coraz więcej takich skamieniałości Prototaxites jest odnajdowane. I to nie tylko w Quebecu, ale nie wiem, w Arabii Saudyjskiej, w Niemczech i w Rajni też. Wszędzie. A zarodniki jego widziano, jak pokosy były? Tak, ostatnio są. Znaczy to jest tak, że to był grzyb, który żył częściowo czerpiąc już z jakiejś tam materii organicznej z podłoża, a częściowo z glonów. Czyli to był taki porost właściwie. Czyli na górze on się rozchodził w takie drobne łatki jakby, które miały glony, a na dole czerpał z ziemi i przyrastał co roku, kolejna warstwa przyrastała. No i teraz można zapytać, no to co się stało w ewolucji takiego, że nagle Prototaxites całkowicie zniknął. No bo zniknął kompletnie, prawda? Był w Devonie, koniec Devonu, koniec Prototaxites. A dlaczego? No dlatego, że się pojawiły owady. Wcześniej po prostu nie było owadów. A wiadomo, że owady lubią grzyby. Skoczegonki uwielbiają grzyby. Pojawiły się i zjadły. Ale po prostu zostały. No i no właśnie, nie powiedziałam już o halucynogenach, ale już nie ma czasu. Tak. Bo jakby rośliny pokryto zalążkowy wytworzyły owoce po to, żeby jak jakieś zwierzę zje owoc, to żeby wydali łopestkę gdzieś indziej, dalej ją przeniosło i przy okazji, żeby był nawóz w postaci wydali. I teraz mam takie pytanie, czy grzybom też się opłaca być jadalnymi? W sensie oczywiście, o owocniki, z tego powodu, że jakby zwierzę wydali ich potem zarodniki, które były w tym owocniku, i przeniesie je dalej. Dokładnie tak jest w przypadku trufli, prawda? Trufle dlatego tak pachną,
żeby zostać znalezionymi przez świnie. Główny zapach, którym pachną nam trufle, to jest androstenon, to jest po prostu zapach feromonów męskich knura. Tak? I dlatego tak świetnie nadają się samice świń do poszukiwania trufli. Ale trufli tylko o to chodzi, żeby zostać zjedzonymi, bo rzeczywiście zarodniki bez uszczerbku przechodzą przez układ pokarmowy. Jeżeli chodzi o grzyby halucynogenne, to wydaje się, że o człowieka nie chodziło, na pewno. Bo grzyby jednak wyewoluowały wcześniej niż człowiek. Człowiek ma naprawdę tylko tam 4, nie wiem, miliony lat, tak? Znaczy w ogóle Homo sapiens, to w ogóle 180. Czyli ten halucynogen to raczej mechanizm ochrony? Tak, zdecydowanie tak. Przeciwko owadom. Niekoniecznie, no też jakimś dużym być może ssakom, które na przykład już wymarły, to też jest możliwe. Wiadomo, że na przykład niektóre związki, tak, no weźmy muchomorę, tak? Muchomor, jak wiadomo, jak sama nazwa wskazuje, zabija muchy. A niektórzy twierdzą, że nie zabija, tylko usypia. Usypia, one się potem w mleku topią po prostu. Bo to jest tak, że rozkładamy, prawda, kapelusz w mleku, muchy ściąga, muchy się topią, bo są po prostu pod wpływem związków. Jak się naśpają, to nie pływają. Ale na przykład łosie z największą przyjemnością jedzą muchomory, bo stanowi to dla nich środek przeciwrobaczy. Podobno zajadają się muchomory. Ale inne zwierzęta też. Lisy, widziałem też niedźwiedzie, widziałem takie duże, różną tak. Famę leśną, która przeciwrobaczy. Wszyscy już przeciwrobaczy, nie podlatują. Znaczy już nie, bo wiesz, no, na przykład jeżeli chodzi o Amanita phalloides albo Amanita virosa, czyli tak najbardziej groźne muchomory dla człowieka, no to na przykład ślimaki uwielbiają je, prawda, i nic im nie szkodzi. No, ale widocznie był jakiś organizm, który był bardziej niebezpieczny dla życia Amanita i stąd się związki wytworzyły. Znaczy utrzymały się, prawda? No, bo to, a niektórzy twierdzą, że niektóre związki po prostu są składowane, powstają w metabolizmie wtórnym i do niczego nie służą. Po prostu są sposobem na gromadzenie niepotrzebnych szczątków i gdzieś tam w akwarii potem się odkładają takie związki. Różnie, ale wydaje się, że to nie dla człowieka. Mogę jeszcze jedno pytanie zadać, tak? Bo jak się przyjrzymy poziomowi mikro, tak powiedzmy, widzimy taką rozrastającą się grzybnię boczniaka, myślę, że boczniak jest dość dobrze zbadany grzybem, to czy znane jest naukowcom odpowiedź na pytanie, co decyduje o tym, w którym kierunku ta grzybnia się rozwinie, tak? W którym ta wypust, w którym kierunku tak, ta znaczy to trochę było powiedziane w badaniach Lindbady. To jest tak, że drewno uwalnia związki lotne i te związki lotne są fantastycznie odbierane przez strzępki. Jest mnóstwo receptorów, cała ściana grzybów jest najeżona różnymi receptorami białkowymi i tak samo jak było mówione o tym faktorze, tam czynniku myk, prawda? O tym odnajdowaniu się grzyba i rośliny. No to też jest po prostu, jest związek, jest receptor. Roślina tworzy związek, który ma swojego receptora, odpowiadający receptor w grzybie i grzyb tworzy związek, który ma receptor w roślinie. Tego typu sytuacji znajdujemy dosyć dużo. I w sytuacji właśnie tego kierunkowego wzrostu to jest tak, że to rozkładające się drewno po prostu wydziela pewne substancje lotne, które są odbierane przez grzyba i grzyb się fantastycznie potrafi kierować chemotaksją. To jesteśmy w stanie bardzo pięknie wykazać. Jest fototaksja, chemotaksja, reotaksja, czyli reo to jest albo do, albo przeciwko prądowi wody. Śluzowce wykazują reotaksję ujemną. Ujemną, bo one idą do góry. No. To jest prądek.
tylko. Nie, ale wiesz, jak jesteś na górze, to łatwiej tak, się dalej. Muszę przyznać, że akurat dokładnie takie doświadczenia z tymi śluzowcami, które było pokazywane tutaj, to dokładnie mam w tej chwili u siebie w domu nastawione te płatki mi tam. Teraz patrzę, jaką kolej pani bada? Właśnie, szczerze mówiąc, to chcę sprawdzić, na ile muszę zwiększać wilgotność w podłożu, żeby one w ogóle chciały chodzić. Bo widzę, że się trzymają takich plam, gdzie jest wilgotność i jakby sam płatek, jeżeli nie ma odpowiedniej wilgotności, to nie chcą iść do płatka. Tak, a propos tych dostępności dróg, tej sieci kolejowej, co było pokazane, słyszałem ostatnio, że na Wacie na przykład robią takie badania, które drogi należy zniszczyć, żeby sparaliżować cały transport w kraju na wypadek wojny. I oni sobie to policzyli też na różne sposoby. Ciekawe, jakby tak to podłączyć jedno z drugim, no coś żeby takiego, to zafunkcjonowało. Tak. Muszę do tego z tym pułkownikiem pogadać. Właśnie chciałam się zapytać, czy wie pani o jakichś badaniach, które zajmują się modelowaniem właśnie tych procesów, powiedzmy, w sposobie decyzyjnych takiego śluzowca? To trzeba byłoby się matematyków zapytać. Natomiast mój mąż akurat jest matematykiem i zajmuje się modelowaniem. Ale do tej pory wydawało nam się, że nie ma między nami nic wspólnego, jeżeli chodzi o naukę, ale coraz częściej o tym zaczynamy rozmawiać. Na razie on się zajmował modelowaniem zjawisk dziejących się w wodzie między drapieżnikiem i ofiarą. I to po prostu wydaje mi się, że jest znacznie łatwiejsze. W ogóle grzyby jest bardzo trudno matematycznie ujmować, no bo one nie mają komórek, jakby osobnik u grzyba nie jest tak łatwo definiowalny jak w przypadku rośliny albo zwierzęcia. Jeżeli mamy, że tak powiem, osobniki, które jesteśmy w stanie wyróżnić, no to wtedy możemy jakieś modelowanie tworzyć, a potem sprawdzać. A tutaj możemy jakieś modelowanie tworzyć, ale jakby nie bardzo wiemy, jak to sprawdzić jeszcze. Gdzie się zaczyna jeden organizm, się kończy drugi. Mówiłam o tych łączących się sieciach. Po prostu trochę nie mamy jeszcze metod. Znaczy ja nie znam, znaczy na pewno jakieś modele są. Tu zresztą widzieliśmy, prawda, że jeżeli chodzi o tą grzybnię, to gdzieś tam było pokazane, że jest właśnie wspólna praca między fizykami, to było powiedziane chyba matematycy, fizycy, biolodzy. Ale ja nie znam. I wydaje mi się, że ponieważ akurat rzeczywiście wiem, co się dzieje na Uniwersytecie Warszawskim, jeżeli chodzi o modelowanie, to i nie ma jeszcze. Ale kto wie. Może przyszło.